Oglądacie Państwo Republikę. Monika Borkowska, witam ponownie. Ze mną w studiu jest kolejny gość, Mariusz Staniszewski, publicysta. Witam Pana, Panie Redaktorze, bardzo serdecznie. Dzień dobry, Panie, dzień dobry Państwu. Zacznijmy naszą rozmowę od tego, co dzieje się wokół Pana Prezydenta Sutryka. Słyszymy, że on nie czuje się winny, słyszymy, że on zamierza nadal być prezydentem, nie zamierza rezygnować ani zawieszać swojej aktywności na tej funkcji, nawet na czas prowadzenia no, tego dochodzenia. Natomiast no, zarzuty są konkretne, korupcyjne. Jak pan to swoim publicystycznym okiem ocenia? Co tu się powinno wydarzyć? I patrząc już tak głębiej, czy to jest przypadek, że akurat teraz taka sytuacja ma miejsce? Proszę, to, to ja może od, od końca zacznę, bo to jest tak, że to jest, my się zastanawiamy, dlaczego właśnie teraz? Tak? Dlaczego, znaczy, czy czy jakie, to, jakie siły zadziałały w Platformie, że Jacek Sutryk został zatrzymany, postawiono mu zarzuty. Nikt nawet nie dopuszcza takiej opcji, że chodzi o sprawiedliwość, o o przestrzeganie prawa. Nikt w ogóle nie o tym nie myśli. Nikt, nikt nie mówi, że no, były jakieś zarzuty, były było jakieś działania niezgodne z prawem, to jest pociągnięte do, do odpowiedzialności, koniec, kropka. Nie. Wiadomo, że jest drugie dno. I na pewno jest. I to jest, to jest, to jest ciekawe, że ta patologia, myśmy się przyzwyczaili do, do życia w takiej patologii, tak, że y, przestrzeganie prawa, stawianie y, zarzutów osobom podejrzanym o popełnienie przestępstw y, z, z tej y, Elity politycznej zawsze musi się z czymś wiązać. Tak? To, nie, to, to nie jest prosta zależność, zrobię źle, to będziesz miał. A niektórzy y... mówią, mówią dziś wprost, że ma to związek z kampanią prowadzoną w platformie. Y, tak to wygląda rzeczywiście, że, że ma to związek z, z kampanią, ponieważ y, y, duża część dyrektorów y, y, Urzędu Miasta Wrocławia, ale też Urzędu Miasta Warszawy, Uzyskała dyplomy MBA na tej uczelni, na uczelni Kolegium Humanum. W związku z tym, w domyśle, jest przekaz do, do wyborców, którzy decydują w prawyborach, ale też do jakby, elity. Platformy, popatrzcie, jeżeli wyciągniemy to, wyciągnęliśmy to Sutrykowi, to możemy to samo wyciągnąć Trzaskowskiemu. Czy on powinien startować w tych wyborach? Element zastraszania. Element zastraszania. O takie ostrzeżenia. Wiadomo, że, że te wybory w platformie zrobią im tylko źle. Ponieważ już widać, że te podziały, które tam są ostre, są jeszcze ostrzejsze. I ten, I ten, który przegra te prawybory, na pewno temu drugiemu nie daruje. Nie powie, dobrze, to teraz ja będę działał w Twoim interesie, żebyś został prezydentem, tylko będzie robił wszystko, żeby ten, ten kandydat prezydentem nie został. Tak wygląda właśnie walka frakcji Tutaj w tej oczyma Mariusza Staniszewskiego, publicysty. Zobaczmy, panie redaktorze, co tam tak naprawdę w tym magistracie się działo. Urzędowe gabinety miały być sceną filmików kręconych przez 49-letnią kobietę, pracownicę Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Urzędniczka w godzinach pracy rozbierała się przed kamerą, a nagrania zamieszczała na płatnych stronach. Szokującą informację podał niezależny kanał specjalizujący się w tropieniu nieprawidłowości w działaniach wrocławskich władz. Szef kierowców prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka został dziś zawieszony w pracy po ujawnieniu, że w budynku urzędu przy Placu Nowy Targ działał tajny komis samochodowy. Miał go prowadzić właśnie szef kierowców prezydenta. Czekające na kupców samochody stały w urzędowych garażach. Urzędnik prezentował je klientom w godzinach pracy, a zdjęcia do ofert wykonywano w miejscach, w które zwykli mieszkańcy nie mają szans wjechać autem. Wynika z dziennikarskiego śledztwa. To są, proszę Państwa, informacje i artykuły sprzed jakiegoś czasu, wprawdzie. Ale fidu ja dlatego plac, pytam fidu, 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 fidu. i wracam do tego pytania, dlaczego akurat teraz? Ponieważ tak, tych afer trochę, które ciągnęły się i za Panem Prezydentem, i za jego zapleczem było w tak zwanym międzyczasie. A i sama kwestia dotycząca Kolegium Humanum i tych dyplomów też przecież nie jest tajemnicą, bo o tym mówi się od miesięcy. A tu nagle coś wydarza się takiego, że ABW wkracza i zatrzymuje Pana Prezydenta. Proszę zwrócić uwagę, że Jacek Słutek nie zamierza rezygnować, i z punktu widzenia jego i jego środowiska byłby frajerem, gdyby rezygnował, ponieważ. Kiedy otrzymał poparcie Donalda Tuska w wyborach samorządowych, a otrzymał je wbrew lokalnej platformie, która chciała wystawić innego kandydata. Po pierwsze, dlatego, że Sutryk flirtował z różnymi środowiskami, a poza tym był ekstremalnie złym prezydentem. Po prostu był nielubiany w Wrocławiu i zajmował się raczej, raczej nagrywaniem filmów, jak robi pompki niż. No ale wygrał. Ale wygrał. Wygrał z poparciem Donalda Tuska, który przełamał opór platformy. A wygrał, mimo tego, że jeszcze przed wybraniem się okazało, by było zostało ujawnione, że kupił dom od, od właściciela klubu sportowego Sparta Wrocław. Na korzystne warunkach w bardzo ekskluzywnej dzielnicy Wrocławia. Dom z basenem za sześćset za tysięcy. To jest bardzo atrakcyjna cena w tym, w tym miejscu. Mówię to jako Wrocławianin. Były. <kluzny> Natomiast jednocześnie sprzedał swój dom swojemu podwładnemu prezesowi Akwaparku we Wrocławiu oraz wkrótce później awansował żonę tego, tego prezesa Akwaparku na szefową ZO. Czyli transakcja <trym> jest związana. Czyli jeżeli to mu uchodziło na sucho i to było traktowane jako ok to dlaczego nagle kolegium Humanu ma być traktowane jako nie OK? dlaczego nagle to jest piętnowane przecież wiadomo że, 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 że te transakcje przynajmniej dwie no budzą wątpliwości już etyczne już nie, nie mówimy o innych tak i to było, to było oburzające nie wystarczyło, żeby odsunąć go od władzy, i w związku z tym. Był... Mocniejsze działa tu wjechały. Zarzuty korupcyjne, kolegium humanum, ale jeżeli tak wszystko do tej pory było ok i wszystko jest cześć, to dlaczego dzisiaj wychodzą ważni politycy, platformy i mówią: To nie nasz człowiek, w zasadzie to nie znamy. No tak, oczywiście. No i, 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 I tutaj dochodzimy do tej walki frakcji w platformie, bo, bo rzeczywiście te zarzuty postawione, Jackowi Sutrykowi biją prosto w, wprost w Donalda Tuska. I to, jest, I to jest zaskakujące, że jest dokonana taka operacja. Trochę... Kogo miało to podciąć? No właśnie, to jest chyba pytanie kluczowe. jest skrzydła ta operacja miała podciąć? Ona uderza wprost w Donalda Tuska i w Rafa Trzaskowskiego. W związku z tym jest tylko, jeżeli pójdziemy tropem tego, kto zyskuje, no to zyskuje dwóch ludzi: Radosław Sigorski i Roman Giertych. No i teraz proszę Państwa odpowiedź na to trudne pytanie. No Ciekawie, ciekawie te wybory prezydenckie nam się zapowiadają w kontekście właśnie tej walki frakcji, bo no padło zapowiedź, że będzie prekampania w platformie i to miało pokazać te partię jako taką demokratyczną, otwartą. A tu coś chyba poszło nie tak, panie redaktorze. Idzie nie tak, ponieważ y, dwaj kandydaci, którzy, którzy wystartowali, a zwłaszcza jeden, czyli Rodzow Sikorski, to nie jest kandydat, który jest kandydatem wiecowym, tak? który po, po, potrafiłby zdobywać sobie, zjednywać sobie ludzi, występując na forum publicznym. To jest kandydat, który y, y, wysoko ceni sobie raczej grę taką zakulisową i ma y, swoje wunderwaffe w postaci Romana Giertycha i jego silnych razem i, i farmę troli, które, którą. Y, Wykorzystuje. W związku z tym, to jest tak naprawdę starcie polityka, yy, który no, ma jakieś poparcie w Platformie i ma chyba yy, raczej sympatię Donalda Tuska przeciwko Sikorskiemu, który no, działa razem z Manem Giertychem. W związku, i, 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 I na tym tle dochodzi do, do tarć, na tym tle yy, będzie pewnie yy, wychodziło na światło dzienne jeszcze kilka faktów niewygodnych dla Platformy, i dlatego Platforma będzie na tym tracić. Ona zajmuje dzisiaj dużą część uwagi opinii publicznej z tymi, tymi prawi, Ale w tym w negatywnym takim Ale w słowa, negatywnym znaczeniu to, tak. i tu dochodzimy do tego co chce pana redaktora zapytać mamy najnowszy sondaż poparcia z którego wynika no, dość spektakularne tutaj wnioski można wyczytać bo na prowadzeniu znowu prawo i sprawiedliwość widzimy to w tej chwili Platforma Obywatelska trochę dalej, na drugim miejscu, i znaczący wzrost Konfederacji: 13% poparcia. O czym to może świadczyć? Z jednej strony mamy te dane, też akurat to się tak wszystko w czasie zbiegło, to co się dzieje, wszystko te negatywne, wszystkie rzeczy, które dzieją się w gospodarce. O tak to chciałam ująć: Czyli PKB, inflacja, lawina zwolnień, ale z drugiej strony te tarcia partyjne. Jak pan myśli, co tutaj zadziałało najmocniej? Tam jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ w dokładnym badaniu, w, w dokładny, dokładny wynik y, trzeciej drogi jest poniżej 8%. On jest 7,8%. W związku z tym... Y, y, to jest zaokrąglenie. To jest, tak. za, to jest zaokrąglenie. W związku z tym, jeżeli byłoby 7,8%, to w koalicji y, trzecia droga nie wchodzi do, do, do Sejmu. Wszyscy inni zyskują, y, zyskują więcej. Był dwa dni temu też taki sondaż zrobiony, z którego wynikało, że PSL jest pod progiem, tak. bo w tamtym sondażu akurat tak. PSL i Polska os tak, no. rozdzielone były te tak. dwie partie i PSL był pod progiem, czyli tutaj widać już pewną tendencję. Pewną tendencję, tak jest. I to się ten zjazd się zaczął tak naprawdę od momentu uwolnienia, wypuszczenia z aresztu księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek. I to, że one, one opowiedziały w tym studiu, co przechodziły, tak? co się działo z nimi. To dotarło do opinii publicznej, do tej części opinii publicznej, która wcześniej tego nie widziała, czyli efekt rozliczania, który miał budować platformę, nagle pękł, a do tego dochodzą złe informacje gospodarcze. A trzecia rzecz, bardzo istotna, to, jest, to są wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy okazało się, że, że można wygrywać z liberałami, można wygrywać z partiami lewicowymi, mówiąc proste rzeczy. Mówiąc, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, i nie, nie powinna być zmieniana przez jakieś ideologie, tylko jest jaka jest, i powrót do takich tradycyjnych wartości nagle okazał się sukcesem. To się musiało odbić w Polsce. Mam nadzieję, że, że prawica zrozumie to. No, pytanie, czy te sondaże to też nie jest taki chwilowy trend, czy będziemy obserwowali faktycznie tutaj jakieś tąpnięcie na tej linii, ale chwilę chciałbym o tej inflacji i drożyźnie porozmawiać, bo wydaje się, że te wszystkie polityczne kwestie są jednak rzeczą dla ludzi. Drugą bo no, takim najważniejszym impulsem jest to, co odczuwamy w takim codziennym życiu, krótko mówiąc, w swoich portfelach. Zobaczmy materiał. Dobrze, to może za chwilę. To Panie Redaktorze, to w takim razie chciałabym poprosić o komentarz właśnie do tej sprawy, bo z jednej strony mamy te dane w ogóle spektakularne, bo co, co innego w tym samym czasie publikuje nam GUS o inflacji tutaj w Polsce, z czego wynika, że ceny rok do roku rosną o 5%. To i towary, i usługi, i mamy żywność też prawie 5%. I w tym samym czasie Komisja Europejska prognozuje dobre dane dla nas. Polska... Go Gospodarczo przyspiesza, czytamy. Przecież to jest totalna kompromitacja. Znaczy, jedno drugie nie wyklucza, bo, to, bo, bo yy, wysoka inflacja nie, 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 musi, nie musi powodować spowolnienia gospodarczego. Natomiast yy, i rzeczywiście niektóre dane z przemysłu są yy, ob obiecujące, natomiast one się nie muszą przełożyć na yy, poziom życia zwykłych ludzi, ponieważ yy, jeżeli yy, gospodarka przyspieszy, a tego byśmy sobie wszyscy życzyli, bo nie, nie, nie chcemy bezrobocia, nie chcemy. Ale jak ma przyspieszyć, jak słyszymy o kolejnych zwolnieniach? Kolejne firmy, kapitał Od... zagraniczny wychodzi. O, t, o tym właśnie mówię, że, że to się nie musi przełożyć na, na y, życie zwykłych ludzi, ponieważ znaczy na dzisiaj nie ma jeszcze dużego, spa, y, dużego wzrostu y, bezrobocia i przy tej naszej demografii to prawdopodobnie nie będziemy mieli takich, takiej sytuacji jak 20 czy tam 15 lat temu i, i całe szczęście tak naprawdę, bo to było y, y, destrukcyjne dla ludzi. Że rynek społecznie. sobie jakoś z tym poradzi. Tak? Rynek sobie po, poradzi, natomiast będą, y, y, jeżeli traci się miejsca w przemyśle, to traci się najlepsze miejsca pracy. Ktoś, kto pracuje w przemyśle, zarabia więcej i ma stabilniejszą, jest lepszym klientem potem na rynku niż ktoś, kto, kto, kto pracuje w usługach. Ale to wszystko jest jeszcze dzisiaj nic, ponieważ od stycznia zostaną uwolnione ceny prądu. I jeżeli one zostaną uwolnione, to można się spodziewać, że one wzrosną. Niektórzy mówią nawet 70-80%. To będzie oznaczało, że z rynku zostaną, zostanie zdjętych bardzo duża ilość pieniędzy, bo trzeba będzie pokryć rachunki za prąd, a jednocześnie wzrosną najpotrzebniejsze rzeczy, które kupujemy codziennie. W związku z tym możemy się spodziewać, że ta koniunktura gospodarcza yy, po prostu nie, nie będzie taka to, jako... Czy kolacy w, w, w związku z tym, co Pan mówi teraz, będą mogli Pana zdaniem liczyć na jakieś wsparcie ze strony rządu, bo słyszymy, że pieniędzy nie ma i sytuacja jest bardzo poważna. Yy, I nie ma też zapowiedzi jakiejś tarczy. To znaczy, rząd na razie nie słyszymy, żeby pracował na jakimiś rozwiązaniami? Rząd Donalda Tuska, żaden rząd Donalda Tuska nigdy nie, pro, nie proponował żadnych tarcz i on jest przeciwnikiem tarczy, w związku z tym takim fundamentalnym przeciwnikiem tarczy z powodów ideologicznych, w związku z tym tar, tarcz żadnych nie będzie, yy, a przy tak dużym deficycie nie można się spodziewać żadnych yy, dopłat ani, ani, ani osłon, to jest oczywiste. Mariusz Staniszewski, publicysta. Bardzo serdecznie dziękuję za opinię, dziękuję bardzo. I komentarze, publicystyczne spojrzenie na to, co w polityce, ale także na to, co w gospodarce. Proszę Państwa, ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przypominam, że już za chwilkę serwis informacyjny i Magda Bałkowiec po serwisie. Wracam do Państwa z, bitw z bitwą polityczną. O 14.10 zaczynamy nasze polityczne starcie, a jak słychać chociażby po tej rozmowie, będzie o czym debatować z politykami. Bardzo serdecznie w imieniu swoim i wszystkich kolegów z Republiki proszę. O dalsze wsparcie. Bez państwa nie byłoby nas. Przypominam, że cały czas zbieramy pieniądze na, na nowy sprzęt do naszej nowej siedziby. Jak jesteśmy ważni, tego chyba tłumaczyć nie trzeba. O tym też rozmawiałam dzisiaj z prezesem Tomaszem Sakiewiczem o, o, w kontekście tej sytuacji, która miała dzisiaj rano miejsce. Nie zostaliśmy zaproszeni na briefing, na konferencję prasową do Prokuratury Krajowej. I w odpowiedzi, dlaczego usłyszeliśmy, że to nie konferencja, tylko taka krótka wypowiedź, Setka, tak zwana w naszym żargonie dziennikarskim, udzielana mediom. No dziwne, że wszystkie media, proszę Państwa, zjechały się o tej samej porze, na tą samą godzinę do prokuratury, nielegalnej prokuratury krajowej, a my o tym nie zostaliśmy poinformowani. Tak jesteśmy blokowani, a nasz głos wybrzmiewa bardzo mocno dzięki Państwa wsparciu, dlatego raz jeszcze o to wsparcie w imieniu swoim i wszystkich kolegów bardzo serdecznie proszę. Teraz usuwam się w cień, ale tylko na chwilę wracam o 14.10. Do zobaczenia.